Dzień dobry wieczór, tu Omek, witam was ponownie w Dark Souls 2, w dodatku korona króla z kości słoniowej, tralalala. Przebraliśmy się trochę, tak żeby było nam cieplej w śnieżycy. Jako broni używam wreszcie tego słynnego wielkiego miecza smoczej krwi, którego nie mogłem wcześniej zupgrade'ować. Nie ma jakichś super obrażeń, ale zobaczymy. Moveset ma podobny do Claymora, więc myślę, że mi się spodoba. I co? Będziemy walczyli z tym tutaj bossem. Mam nadzieję, że właśnie dlatego, że znaleźliśmy oko kapłanki, które teoretycznie pozwala widzieć niewidzialne rzeczy, to będziemy w stanie widzieć tego bossa. Tak, pozwala dostrzec to, co niewidoczne. W poprzednim odcinku znaleźliśmy jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Przygotowałem sobie jeden z nowych czarów, który jest bardzo fajny. Może mi się przyda tutaj, zobaczymy. Co ja chcę sobie rzucić? No, chyba standard, magiczna bariera, słoneczne ostrze. I próbujemy. No. Ciekawe co to jest, jakiś awa zwierza króla to było, z tego co pamiętam. A. O. Widzę go. Tam na górze. Znowu jakiś pseudopies? Fajny. Zamarznięty raczej kotek. Szarża, o o! Coś co wygląda jak właśnie jakaś lodowa wersja tego. Fuck. Samodoprowadzających się materii dusz. No, zdążę się podleczyć. Chyba padnę, nie? O, to miło. Co on robi? Jakieś AOE. Wypróbujemy nowy czar, który wygląda tak. Au, chyba nic mu nie zrobił. Oho. Co to było? Aha, jakiś pseudo Firestorm z kolei. Bardzo ciekawe. Ataki. Au. No tak. Jest powiedzmy dosyć szybki. A, potrójne combo. Kurde, czemu się nie wyleczyłem? Chciał mnie chyba zjeść. Ja. Na razie patrzę, jakie ma ataki głównie. Myślałem, że to było niewymierzone, ale się udało. Co teraz? Jakaś szarża. Nie ma aż tak dużo życia. Okej, AOE. Nie zdążę się teraz wyleczyć. Muszę poczekać na jakiś atak. Teraz się wyleczę. Zdążę? Zdążę. Bardzo mi się podoba. Teraz szarża. Szarża to chyba będzie jedzenie, nie? Zobaczymy, jak go zabiję. Za pierwszym razem to się zdziwię. Ale leczenia troszkę... O! Oberwę, nie? No, leczenia mam troszkę mało. O! To było za wcześnie. Podleczę się? Okej. Okay. Znowu za wcześnie. Podwójne combo. Tym razem powiedzmy, że... Okej. Okay. Jakoś nie wykorzystuję mojego leczenia za bardzo. Bossy zazwyczaj, kiedy widzą, że się człowiek leczy, to od razu kurde lecą i... za wcześnie. No, lecą i próbują nas załatwić. O, fuck, stamina. Potrójne combo. Potrójne? Nie? Oho. Aha, to jest to. Mam nadzieję, że w ten sposób uniknę. Dobra. Zwierzę króla. Gdzie na razie... Aha. W miarę. Myślę, że nie będziemy mieli wielkich... Fuck. A, powinienem się uleczyć.
Ja. Nie wiem, czy nie blokowałem, czy... Wydaje mi się, że blokowałem. Dobra, teraz wiem już mniej więcej, co potrafi. To nie powinno być jakoś... bardzo trudno. Enchar chyba jednak nam się nie przyda, ale no jest bardzo fajny. Rzuca najpierw taką włócznię dusz. W sumie nie wiem, czy ona zadaje obrażenia, ale potem... A, piękne. Takie aoe. No w sumie na tego bossa... miałoby to może jakiś sens, ten czar. No ale niestety, to musiałbym zmienić tarczę. Więc może jednak nie. Ale i tak chyba nie mam nic ciekawszego. Za bardzo. Więc może go zostawię. Najwyżej gdzieś tam potem poużywam. Zmienię mój pierścionek. No, miecz się nawet w miarę sprawdza. Nie jest jakiś rewelacyjny, ale... Zastanawiam się, czy w ogóle tarczy tutaj używać. Chyba nie. Chyba nie ma wielkiego sensu, więc pewnie będziemy działać oburącz. Te dwuręczne ataki mi się średnio podobają. Jakieś takie kurna zawijasy. Wydaje mi się, że są dłuższe, tak. Znaczy wolniejsze w sensie. A silny? A, to jakieś takie coś. Kurde, jednorącz są fajne. Po prostu szerokie łuki, łatwo trafić. Wręcz, nie wiem. Zobaczę. A, to jeszcze sprawdzę w takim razie, czy jak wejdę, to od razu się rzuci tym razem, czy nie? Nie. Czyli tu mam czas, żeby sobie rzucić buffa, pewnie mogę jeszcze dalej podejść. Wieża króla. Dzień dobry. O, to było za wcześnie. Będzie potrójne, nie? O, szarża. To się podleczymy. O, o, aoe. Właśnie. O. Tego nie kojarzę. Podleczę. Ach, nie do końca. Fuck. To jakiś znowu aoe. Kurde. Niebezpieczny jest jednak. I padnę. Okej. Okay. Tak, blokowanie tutaj nie ma praktycznie sensu. Za dużo staminy zjada. Zjadają jego ataki. Jego, jej, w sumie nie wiem. No to kolejne podejście, trzecie. W sumie trzecie takie normalne, poza tym pierwszym, kiedy po prostu mnie zabił bez niczego. No, chodź tu, okej. Okay. Mogę podejść tak prawie do drugiej statuły, zanim rozpocznie walkę. No. Okej, okay, to było... podgryzanie. O, o! Tu pewnie trzeba iść do tyłu. O! Żeby uniknąć tego czegoś. Aha, no tak, oczywiście. Stanie z tyłu zawsze jest niebezpieczne, bo... Oj! Złapie mnie. O, fuck. Tutaj w sumie... A! Nie to! Przez przypadek mi się trigger, znaczy ten bumper wcisnął. O? Aha. Znowu szarża? Okej. Okay. Okej, okay, oburącz idzie w miarę dobrze. O, znowu? Fak, trzeba się podleczyć troszeczkę. Chociaż może nie. Dwa ataki jestem w stanie w miarę zrobić. O, to było, powiedzmy, za wcześnie.
znamy już tą sztuczkę. Idzie nieźle. Ej, co jest? Lokon mi się... przez przypadek jakoś odlokował. Oho, zszedł buff. Oż ty! Za późno roll. O! Do tyłu i leczyć się. Fuck. Szybki jest. No, teraz się podleczę. Dobra. Dwa ataki to sporo. Nie widzę, ile on ma życia w ogóle. Jakoś tak... ten pasek mi się bardzo niewyraźny wydaje. O, udało się? Udało. Tego już nie uniknąłem. Kurde, naprawdę nie widzę, ile on ma życia. Zupełnie. Dam radę? Dam. Fuck, aue. O, uniknąłem. Aha, mało ma życia. Teraz dopiero zobaczyłem. O, się nie udało. No, teraz muszę uniknąć. Dobra. Fuck, za późno tym razem. No nie, blisko było. Ale już w miarę mam opanowane jego ataki. Gdzieś tutaj przy trzeciej statule chyba mogę się pobuffować w miarę bezpiecznie. No. O, nawet jeszcze dalej. O. Szarża, dobra. Mało. Nie szarża, czary. Znowu? Tak, teraz skok. Fuck. A tak z przewrotu to tak średnio tutaj się sprawdza. Dobra. Tego uniknąłem po dwóch atakach. A się udało. Skoczek. Fuck. Zapomniałem. Aha, to jest ten jakiś pseudo Firestorm, czy tam Ice Storm w tym przypadku. Chyba czary będą. A nie, aue, okej. Teraz czary. O-o. Stoję tak, że mnie blokuje. Właśnie. Znaczy, on stoi tak, że mnie blokuje. A, się podleczę na wszelki wypadek. O, ty! Przydałoby się buffa rzucić, ale kurde, za bardzo nie mam jak. O. Okej. Okay. Tyłu, bo będzie jakiś coś. Aha, szarża. Będzie atak? Będzie. Aoe, fuck. Tutaj nie wiem, okej, okay, zdążyłem się podleczyć. Chyba będzie atak, bo wydaje z siebie jakieś dźwięki. Teraz, oho, czary, niedobrze. Się udało. Idzie bardzo dobrze. No, jeszcze jeden cios. Do widzenia. O! Poszło. Nie był to jakiś bardzo trudny boss, ale dosyć ciekawy. Awa zwierza króla. Zobaczmy najpierw opis duszy. Czy będzie jakaś specjalna? Chyba nie. Który służył, czyli płeć męska królowi kości słoniowej.
Każda z siedmiu bestii króla kości słoniowej miała określone obowiązki. Awa strzegł dziecka mroku ukochanego przez króla, czyli standard jak w każdym DLC dotychczas. Użyj wyjątkowej duszy, tralalala. Każda z siedmiu bestii, to mnie troszkę niepokoi. Podobał mi się boss. Był taki, no, może nie jakiś super szybki, ale dosyć szybki. Sporo obrażeń zadawał, chociaż no, tą postacią mam dosyć mało życia, znaczy mało życia, nie wiem. 25 witalności. No ale zbroja oczywiście z papieru. Ognisko jakieś, może? Schodki do góry. O, może... Myślałem, że to może właśnie będzie jeden ze skrótów, ale nie. Nie z tej strony. Ukryte przejścia. Dobra. Uhu, czyżbyśmy gdzieś tam do zamku się dostawali? Patrzę, czy tutaj coś jest, ale raczej śmierć. Ciągle nam ten głos mówił, żeby nie szukać starego chaosu, czymkolwiek on jest, ale to pewnie znaczy, że dziecko mroku żyje tym razem. Nie tak jak w drugim DLC. Solidne wrota. Czyżbyśmy wreszcie... Widzę chyba ognisko. Czyżbyśmy wreszcie... zrobili jakieś przejście do wnętrza i pozbyli się tej upierdliwej śnieżycy. Wielka katedra. Ognisko i plama krwi. W sensie, że co? Co to to jest? Wydaje mi się, że ten posąg jakby miał wiele twarzy. Albo czy to są w ogóle twarze? Jakaś laska pasterska, powiedzmy. Nie wiem, czy to kobieta, czy mężczyzna. Cycków nie widzę. Czy to jest ten król? Czy co? Sojusznik? Dobra, zapalimy ognisko przede wszystkim. Jak się nazywa? No tak, Wielka Katedra, można się było domyśleć. Zobaczmy. Aha, to już jest... Drugi... Aha, okej. To tak rozumując, podobnie jak w poprzednich DLC-kach, to takie, ten drugi obszar to pewnie jest opcjonalny. I będzie ciekawe, czy równie upierdliwy jak te poprzednie. Widzę masę znaków przyzwania, więc całkiem możliwe. Ile mam dusz? 80 tysięcy. Wypadałoby to na coś spożytkować. Skrzynia w bloku lodu. A myślałem, że coś tu się pali, ale to chyba odbija się ogień. Ewidentnie kurna coś tutaj będę musiał zrobić, ale w takim razie to oznacza, że coś przegapiłem wcześniej. Będę musiał się tam rozejrzeć. Ale jeszcze zapuszczę żurawia tutaj za drzwiczki. Kolejne, jeżeli się otworzą, otworzą. Sala tronowa? Wygląda to naprawdę nieźle. Czy to są jakieś takie... To są gałęzie, czy nie wiem, jakieś macki? Jakby drzewa ożyły. I tutaj widzę... Czy to będzie kolejna walka jakaś z bossem? Jakieś mam dziwne przeczucia, zrobię sobie screenshota, bo fajnie to wygląda. Podejrzewam, że to może być walka z bossem. Taka dosyć otwarta przestrzeń, znaki przyzwania, nie wiem. Tam coś się dzieje na górze. Patrzę, czy są tutaj jakieś świecidełka. Wszędzie lód.
Co to jest? Żyrandole? Kandelabry? Ewidentnie, coś tutaj trzeba zrobić, żeby ten lód stopić. I tutaj pewnie się przejście otworzy dalej. Tutaj też plama krwi. Co się dzieje? Aha, w ten sposób. Okej. Możemy pogadać, czy to jest to dziecię mroku? Ja tutaj za bardzo nic nie widzę. Wszystko jest zamarznięte. No dobra, no to porozmawiamy. Aż się tutaj prosi, nie wiem, jakieś drzewko odpowiedzi takie z RPG-ów, nie wiem, kim jesteś. Zauważyłem. Stary chaos. Wtedy przybył król. Czyli chaos był najpierw, a potem król. I czemu ty mnie nie atakujesz, jeżeli jesteś tym dzieckiem mroku? Chyba, że nie jesteś. Chyba jest. It was with his magnificent soul that he built a Leonois and contained the spread of chaos. But the chaos would not be sated, and the king gave his own soul. Król poświęcił duszę dla chaosu, aby, nie wiem, go powstrzymać. The king was drained of vigor and plunged into the chaos's heart. The Leum Lois was frozen in time. Its leader lost. Zamarznięte w czasie. I remain here to contain the chaos, honoring my lord's wishes. Kim ty jesteś? Perhaps one day. Ja jestem nowym królem, znaczy królową. Płomień. Coś, co stopi lód? Though I am yet to know your name, stranger, will you lend me your strength? Będę miał wybór. Mam wybór. Okej. Dobra. To na razie powiem tak. A pewnie, no tak czy siak będę jeszcze przychodził te DLC-ki moją oryginalną postacią na New Game Plus albo na jeszcze jakimś wyższym poziomie i wtedy pewnie wybiorę nie, zobaczymy co się stanie. No ale na razie tak. Da mi coś? Aha. Tak, o. And please, do all you can. Tylko tutaj? Jest. Pieczęć Alsanny. Czy to stopi też resztę lodu? Many of Leum Lois's faithful knights followed their lord into the chaos. But not one of them returned. The king's dutiful subjects waited patiently for his homecoming. But it was too long a wait to bear. The knights of Alea.
sugestia, żebym to ja przejął rządy. Coś mi się wydaje, że będziemy walczyli z tym królem jakimś, nie wiem, spaczonym przez chaos. Many of Elaim, but not one of the kings. But it was the knights of one who guided them. No to fajnie. Tak, taka dosyć odmiana w porównaniu strzelec. No też się zastanawiałem, czy da się tam postrzelać. To jest ciekawe, przed tobą kłamca. W sumie, jeżeli to jest dziecko mroku i ta, nie wiem, konkubina króla, tak jak wszystkie te poprzednie, to bardzo możliwe, że kłamie i chce nas wysłać w stronę tego chaosu, tak żebyśmy również padli. Tak czy siak zajrzę jeszcze tutaj. Aha, w ten sposób. Wow, ciekawie to wygląda. Przed nami, mam nadzieję, że to jest NPC, ale chyba nie jest. Ten rycerz ma miecz i tarczę. Nie mogę się namierzyć na niego. Nie mogę też tam wejść jakoś inaczej. Tylko przez ścianę mgły? To pewnie jakaś taka arena będzie. Coś mi mówi. Patrzę na tą postać. Ciekawa zbroja. Nie no, nie będę strzelał. To pewnie będzie jakaś taka arena, gdzie muszę, nie wiem, wybijać jakieś hordy wrogów, czy coś takiego. Nie wiem, czy jestem gotów, mam dużo dusz, ale tak. Ale zajrzę. Mam pierścionek w razie czego. Rzucimy sobie buffy. I zobaczymy, co tam się dzieje. Trochę ten hełm mi przypomina hełm strażników ruin. Z tego... Aha, Dafuk? Tego się nie spodziewałem. O w mordę. Coś ty za jeden... Dafuk? Od razu mam tutaj skojarzenie z łożem chaosu. Aha, to jest mój sojusznik. Najwyraźniej. Z łożem chaosu z Dark Souls 1. Chyba, że tak powiem, ulubiony boss wielu graczy. Chociaż udało mi się go za pierwszym razem pokonać. Czy to są, nie wiem, jakieś stwory właśnie... demony chaosu, au. Tak, to będzie bardzo... przyjemne, już widzę. Podałby tam tego, czy też... no, piromantę jakiegoś załatwić. Tam jest to chyba on rzuca, nie? Inny? Ja. Tam jest. NPC zaraz pewnie wyzionie ducha. Okej, piromanta. O! Ogłuszyłem go, ale czy przeżyje? No, lecz się. No, tak jak myślałem, jest tu jakaś arena. Czy NPC już padł? O, kolejny piromanta. Jak miło. Chyba się spawnują stąd po prostu. Super. Dafuk? Lud? Okej. Okay. Czyli nie wiem, może jest jakiś limit, ile ich może być naraz? Mają tarcze i różne przykre bronie. Aha. Aha, widzę tutaj jeszcze... dwa te takie portale, nie wiem, wrota jakieś. No, lecz się. Zaraz dostanę. O, mogę tutaj iść. Ewidentnie drzewo. Tak jak właśnie w walce z łożem chaosu w jedynce.
i lawa wszędzie, tak jak demoniczne ruiny, czy tam zagubione Izalith. Interesujące bardzo. Au, no to chyba padłem. No, chciałem atak z wyskoku, ale coś nie do końca. Bardzo ciekawe. Na szczęście nie są super agresywni. Ale słyszę, że chyba z tyłu za mną ktoś wychodzi z tych portali, nie? Czy to był po prostu ogień? Aha, po prostu ogień. To jest chyba jedna z tych nowych piromancji. Życia, no, mają sporo. Ale nie jakoś tak super dużo. O, padnę. Tutaj ewidentnie będę potrzebował pierścionka kamiennego, żeby ich ogłuszać łatwiej. I namierzanie chyba zbytnio mi się nie przyda, bo jest dosyć ciężko tutaj coś zrobić. Da się ich w miarę ogłuszyć, nawet bez kamiennego pierścienia. Oho, piromancja. Będę potrzebował od groba leczenia. To jest ewidentnie, kurde, nie wiem, przewidziane do jakiejś walki koopowej, żeby z kimś tutaj działać, bo samemu to jest rzeźnia. A ty co? Spadła. No, stamina. O, myślałem, że spadłem, ale nie. Za to padłem. Mają jakieś takie skorodowane te zbroje. Nie przypominają w zasadzie żadnych chyba przeciwników z Dark Souls 1, ale to jest ewidentnie nawiązanie do wiedźmy z Izalith, która stworzyła demony chaosu, a tutaj właśnie chaos, coś tam chaos. Chwila, gdzie ja jestem? Aha, tu jestem. No, więc zrobimy tak, że się naprawię i zobaczę, czy to, że śnieżyca niby ustała, to mi coś tutaj ułatwi, czy gdzieś poodmarzały te rzeczy wcześniej. No i bingo, zdaje się, że faktycznie lód przestał działać. Nie widzę już tutaj tego lodowego drzewa całego. Więc przebiegniemy się, będziemy tutaj od nowa jakby wszystko oglądać. Patrzeć, czy coś nowego znajdziemy. Okej, dwa silne ciosy na tych ćwoków wystarczą. Na tych już nie. Tu był jeszcze jeden. Zaraz wyskoczy. Dwa to pewnie były z bonusowymi obrażeniami od kontrataku. O! Zahaczył mnie. Ciekawe? No, mamy tutaj teraz sporo ciekawostek do obadania. Ciekawe, o co chodzi dalej z tymi istotami. Nie wiem dalej, czy je zabijać, czy nie. Au. Aha, w ten sposób. Nagle stały się agresywne. Nie wiem, czy to dlatego, że ją zahaczyłem, ale wcześniej przecież też je atakowałem i dalej były pasywne. Sprawdzimy. Tam gdzieś dalej będzie ich jeszcze kilka. Wreszcie mogę się rozejrzeć normalnie. Widzę jakiś przedmiot.
Pewnie się otworzy kilka ścieżek, które wcześniej były zamarznięte. No, zobaczymy, jak sobie jednorącz poradzę. Backstabik. Pięknie. O, no, jeden backstab jednoręczny, a prawie ich zabija. Kolejny co to było? Kolejny lodowy rapier. O, może w sumie poużywam go. No, nie wcześniej, tylko potem. Świetnie. Wreszcie jest przejrzyście. No, trochę ta tekstura tam śniegu na dole taka średnia jest. Tutaj mamy pieski. Myślałem, że ktoś biegnie, ale to duch gracza. No, zapraszamy do reklamy. Tia. Chciałem być sprytny i z rozbiegu zrobić atak, który ma takie ładne, zamaszyste cięcie, ale się nie udało. Tutaj chyba nic nie było nowego, znaczy nowego, zamarzniętego. Wciąż jeszcze nie wiem, nie macałem tutaj wszędzie ścian. Chyba. Dalej nie wiem, o co chodzi z tymi drabinami niewidzialnymi. Tam jeszcze muszę się przejść. Była jedna jak na razie. Nie wiem, czy jest więcej. To jest w sumie dobre pytanie. Będę musiał jeszcze tutaj obejść wszystkie ściany w poszukiwaniu takich dziwnych rzeczy. O, tutaj się teraz, mam nadzieję, pootwiera. Pootwierają te takie boczne przejścia. Skoro moje panie jesteście teraz agresywne, tam chyba jedna siedzi, to sobie w was postrzelam. Chyba, że to jest trup. Być może. Nie widzę. Stały się agresywne. Tutaj gdzieś siedziała jedna, tak. Albo i więcej, nie? No zobaczymy. Okej. Ciekawe. Teoretycznie mnie nie atakuje sama z siebie. A jak tutaj pójdę? Haha! A jak? Fajny sztylet. Czyli jednak trzeba je mordować. Cieszę się z tego powodu. No tam zaraz pułapka. Po prostu cios w plecy. Kostur sługi. O, coś nowego. Wysuszony korzeń, badziew. Balsam ze złotego to chyba wiarę zwiększa. Zobaczmy ten kostur. Coś magicznego, jak rozumiem. Do inteligencji. Ma niezłe statystyki. Tak na oko. 230 to kurde sporo. Interesujące. Kostur noszony przez sługi miasta katedralnego. Czyli to jest to miasto. Tam dalej mamy katedrę. Dawno temu słudzy troszczyli się o kapłanki, tak, lecz gdy one zniknęły, pozostało im tylko bezcelowe błąkanie się po lodowatym Eleum Lois. To te kapłanki, które niby... Nie pamiętam, czy one pilnowały chaosu? Co one robiły właściwie? Nie, po prostu czuwały nad Eleum Lois. Wszystkie kapłanki, tak... Używały sztucznego oka, co jest bardzo ciekawe. Tutaj mamy jedno. Nie pozwolimy ci wstać. Może powinienem nosić... Nie, to nie jest przyjaciel. Może powinienem nosić... O, odmarzło wszystko, super. A, to oznacza, że tam był wróg w jednej z brył lodu. Może powinienem nosić ten pierścionek złotego węża, żeby mieć lepsze dropy. Może nie. No, teraz jest super, mogę poprzyciągać ćwoków z daleka. No cóż, idzie dwóch, ale chyba damy radę.
O, ty. No. Ostrożnie. Lepsz. Jeszcze chyba... O, coś dropnął. Rapier pewnie. Nie, o, ziółko od czarów. Tam jest jeden z tych takich skrystalizowanych i jeden zwykły. To najpierw zwyklaka. Chociaż nie, ten zwyklak chyba był tam wcześniej. Tylko widzę, jakiś przedmiot się pokazał. To ten przedmiot był zamarznięty. Okej, kryształowy coś nie idzie. No, chodź tu, baranie. Dobra. Ten będzie też czarował, czy tutaj ktoś przypadkiem nie wyskoczy? Nie. Idziesz, czy nie idziesz? Tutaj też nikogo nie widzę. Aha! To jest mniej przyjemne. No chodź tu, kurde, ćwoku. Mam cię zastrzelić, skoro chcesz. Ciekawe, czy da się ich zatruć. Nie testowałem jeszcze. Wątpię, skoro są jacyś... Au, lodowi. No, strzeli, a jak? Jeszcze zdążył. Tam mamy jednego. Plus jeden kryształowy po lewej. No, może wezmę ten przedmiot tak łaskawie. Proszek naprawczy. Razy trzy, no, okej. Tak, kryształowiec. No, to może boleć. Bo tego się nie da ogłuszyć łatwo. Gdzie ja jestem? Nic nie widzę. Próbuję się tu wycofać, żeby się podleczyć. Gdzie jest droga do... O, tu jest. Jakiś zaułek, gdzie można się schować. O, tamten sobie poszedł. Okej. Jaki zamach. O, myślałem, że będzie backstab, ale nie było. No to teraz załatwimy tego. Tu już chyba nie było nic poza tym. Bye bye. Okej. Tak, po lewej był ten. Tu się coś zmieniło, nie? Nic. Zwiedzimy jeszcze mostek. Ale najpierw właśnie. Chociaż może nie. Zanim jego załatwię, to załatwimy tą panienkę. Już było ich tu chyba dwie, dobrze kojarzę? Może nie. Świetnie. Nic nie drupnęła? Nie. Tutaj coś odmarzło. To chyba było zamarznięte. Pewnie to będzie jakiś skrótowiec na górę. Zaraz obadamy. Ale jeszcze się przejdę tutaj do mostu. Przed na... Oho! Tych osobników nie kojarzę tam z przodu. Ale oni wyglądają... Nie, to chyba są wrogowie, ci tacy skrystalizowani. Bo podczas tej walki tam w katedrze, tej areny, mieliśmy jakiegoś sojusznika chyba. Walka dystansowa. Przewrót. Nie wiem, może da się tu doskoczyć, ale bardzo wątpię. Myślę, że trzeba coś jeszcze zrobić. Więc na razie to zostawię, a za to pójdziemy tu. Winda. Okej?
Do dołu winda, widzę. Łzy i rozpacz. Patrzę, czy coś tutaj jest ciekawego, ale na razie nie widzę. Halo, halo? Gdzie ja jestem? Co to jest? Dafuk? Króliki chaosu, które żrą jakiegoś trupa? Okej. Okay. Nice. Oho. Co one strzelają? O, w mordę. Ładne obrażenia. Widzę. Jakieś gremliny. Nice, nice. No to króliki chaosu, podejście drugie. Bardzo ciekawy przeciwnik. Okej, są tam. Chyba mnie widzą. Spróbujemy z czara, więc zapodać. O, nawet się udało. To najpierw odzyskamy duszę. Kosztorny amulet. Au. Przypominają mi, delikatnie mówiąc, te szkielety, jak one się nazywały? Bonwille z jedynki. Fuck. Chcę zabić jednego, ale... Właśnie, ale coś nie wyszło. Muszę się podleczyć. Nie wiem, czy zdążę. Zdążyłem. Dobra. Świetne. O, nie wierzę po prostu. Klasztorny amulet i balsam ze złotego owocu, czyli totalny badziew. I co? Tu jest jakieś przejście? Jest gdzieś dalej. Czy ten klasztorny amulet... A, to jest po prostu to. Leczy i... Leczy truciznę i życie. Ach, moja gładka cera, chociaż mam tam już, nie, z 50 kukiełek. Chyba wiem, gdzie to jest. Coś tak mi się wydaje. Może nie? Halo? Nie, myślałem, że to jest... O, fuck. Więcej ich tutaj widzę. Myślałem, że tutaj jest ognisko. Dużo więcej ich tutaj widzę. Założę jednak pierścionek ochrony życia, jeżeli jakiś mam, jeszcze mam. Ogłuszanie na nich za bardzo nie działało chyba. Przykra sprawa. Cześć. Okej, jeden silny cios wystarcza. Fuck. Te obrażenia. Nice, nice. Próbuję się rozglądać, ale... Troszkę tutaj jest twórca uroków Nikolaj. Super. Ciekawe, czy... O, cześć. A, czyli one samym swoim... W mordę jeża. Co to było? Zaraz dostanę z czara. Dobry. Te potworki samym swoim dotykiem zadają obrażenia. O, umrę. Prawie. O. Czy on ma na sobie zbroję Celdory? Szatę raczej. No dobra. Fajnie. Czyli to jest jednak jakiś dalszy obszar. Ale myślę, że tutaj zakończymy. I tak progres był dosyć dobry. Ja tam mam już 40. A, no, jeszcze pokażę, że zwiększyłem ostatecznie wytrzymałość do 30, żeby mieć więcej staminy.
W sumie nie wiem, co będę dalej levelował. Siłę może. Zręczność mi wiele nie daje. Adaptability? Chyba nie. Wydaje mi się, że siłę. Żeby, nie wiem, jakichś innych broni ciekawych może poużywać w przyszłości. No. Więc ciekawo się robi. Czy ten kamień tutaj taki... A, to jest po prostu chwila. Czy ja... Zaraz. Chwila, moment. Czy to tu zawsze było, czy dopiero odmarzło teraz? Nieważne, jestem głupi. Przecież tutaj stąd przyszliśmy. dobra. No. Będziemy zwiedzać dalej tutaj odmarznięte Eleum Lois. To pewnie jest, tak podejrzewam, całkiem niezła okolica do PvP-owania, tak jak w Dark Souls 1 drugie ognisko w DLC też było taką areną do PvP w sumie. No, ale dość gadania. Progres niezły. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.